Basia, nie wiem, czy wiesz, no, że Kuba Wojewódzki odszedł z TVN-u. Właśnie jestem w szoku, bo przed chwilą usłyszałam, ale to może to żart. Nie no, oficjalna informacja na Instagramie. Muszę to przeczytać i muszę to zweryfikować. Najpierw jeszcze się jego spytać, o co chodzi. I potem się będę wypowiadać. Ale jeżeli to prawda, to jest mi bardzo smutno, bo uwielbiam jego program i jego rozmowy. A kiedy tego ostatni raz widziałaś? Wczoraj, na spektaklu. Słuchaj, graliśmy razem spektakl w Teatrze Szóste Piętro. Zagraj to jeszcze raz sam, ale kolejny gramy za kilka dni, więc wtedy się dopytam. No i w jakim on stanie psychicznym był? Bo tam była afera, że najpierw Edward Miszczak zaprosił go do siebie na dywanik i prawdopodobnie z tego względu zrezygnował i porzucił swój program. No, pewnie jest dużo domysłów. Pewnie jest dużo różnych domysłów. Kuba jest profesjonalistą i jak przyszedł grać spektakl, to zrobił to tak jak zawsze świetnie. A co jest najtrudniejszego w takich medialnych burzach, jak się odchodzi z jakiejś stacji? Bo teraz to przeżyłaś. On teraz to przeżywa. Może mu coś zdradzimy, Kubie. Co jest gdzie? No, ty też kiedyś odchodziłaś z TVP. I co jest najtrudniejszego w tej medialnej burzy przy odejściach tak wielkich nazwisk i osób? Ja nie muszę nic Kubie radzić. Kuba jest grubą rybą telewizyjną, więc on bardzo dobrze wie, co ma robić w przeróżnych sytuacjach. On teraz będzie przynosił swój program na jakiś serwis streamingowy. Myślisz, że widzowie pójdą za nim? Myślę, że tak, bo wiesz, no, od tylu lat prowadzić swój program na pewno uzbierało się mnóstwo zwolenników, mnóstwo fanów. Ja jestem jedną z nich i na pewno z przyjemnością będę oglądać. Czyli koniec końców TVN może stracić trochę widzów i mógł strzelić sobie w kolano. Ja myślę, że to jakaś ściema. Naprawdę? No. Myślisz, że takie rzeczy nie mogą się wydarzyć? Nie wiem, no. No pewnie mogą, ale trudno mi cokolwiek na ten temat mówić, skoro dowiaduję się tego od ciebie, wiesz. Czy kurde, jakbym był jakimś niewiarygodnym źródłem. Nie, bo nie wiem, o co chodzi po prostu. Czyli musisz to nie wiem, o co chodzi zbadać. Też z aferą, o której mówisz. Po prostu nie wiem, bo siedzimy tutaj, wiesz, na hali, trenujemy. Ja obecnie myślę o moim kolejnym mężczyźnie, którego mam tutaj wykonać i pracuję tylko nad tym, więc nie czytałam żadnych, wiesz, artykułów. Po prostu nie wiem, o co chodzi, więc się nie wypowiem. Ale szok na twojej twarzy się maluje. No maluje, bo jeżeli to prawda, to się maluje, ale mam nadzieję, że nie.